Temperatura za oknami spada coraz bardziej, a w Redboxie ciągle maj. Emocje po kolejnym niezwykle atrakcyjnym tygodniu rozgrywek sięgają zenitu. Poziom gry ewidentnie idzie w górę i nie przeszkadzają w tym deszczowe wieczory, które zaczęły coraz częściej nawiedzać popularny Rapid. Po sennym początku rozgrywek w ostatnim tygodniu byliśmy świadkami niezwykle wyrównanych pojedynków w każdej lidze. Co ciekawe, ciężko wskazać na chwilę obecną zdecydowanych faworytów do czołowych miejsc w poszczególnych grupach. Zapraszamy do obejrzenia czwartego już odcinka programu Liga Redbox Gra. W związku ze zbliżającym się ogromnymi krokami sezonem halowym, kolejne pytanie konkursowe brzmi: która ekipa zdobyła tytuł mistrzowski Ekstraligi z sezonu zima 2011-2012? Odpowiedzi prosimy nadsyłać do soboty na mail ligiśląsk@redbox.pl. Losowanie nagrody odbędzie się w salonie piłkarskim Adidas Football przy ulicy Bukowej 1 w poniedziałek. Tylko jedno spotkanie rozgrywali w poniedziałek zawodnicy najwyższej klasy rozgrywkowej. W tym przypadku ilość nie idzie jednak w parze z jakością, gdyż było to starcie dwóch czołowych zespołów Ekstraligi w tym sezonie – Horda Nowy Dwór Bytom oraz Hunger Budy. Lepiej to starcie gigantów rozpoczęli bytomianie, którzy już w drugiej minucie po bramce Marcina Jaskuły wyszli na prowadzenie 1-0. Od tego momentu nastąpiła jednak znacznie lepsza gra lidera, który dzięki trzem trafieniom Dariusza Tomeckiego do przerwy prowadził 3-2. Pierwsze 5 minut drugiej połowy, jak się później okazało, ustaliło wynik tego pojedynku. Na czwartą bramkę Hunger Budu Daniela Langnera niemal natychmiast odpowiedzieli, drugi raz tego wieczora, Marcin oraz Dawid Jaskuła, którzy doprowadzili do remisu 4-4. Już do końca spotkania nie udało się żadnej z ekip przechylić szali zwycięstwa na swoją stronę, pomimo kilku groźnych rzutów wolnych z odległości skutecznego uderzenia. Osiem goli w hitowo zapowiadającym się starciu czołowych ekip Ekstraligi zdobył napastnik Ratusza Katowice Szymon Pasko, który swoją doskonałą dyspozycją niemal w pojedynkę rozmontował kartonem. Już w pierwszych kilku sekundach gracz numerem 18 pokazał, że to będzie czwartkowy wieczór królem polowania. W mgnieniu oka odebrał piłkę rywalom, którzy chwilę wcześniej rozpoczęli mecz, przedryblował kilkanaście metrów i dokładnym uderzeniem zdobył prowadzenie dla swojej drużyny. Przez całą pierwszą połowę Kartonia nie potrafiła znaleźć sposobu na paskę i spółkę, przegrywając 1-6. Drugie 25 minut znacznie bardziej wyrównane, głównie ze względu na dużo spokojniejszą grę podopiecznych Krzysztofa Pieczyńskiego, którzy ostatecznie sięgają po kolejne 3 punkty dzięki wygranej 11-5. W poniedziałek byliśmy świadkami starcia dwóch czołowych ekip w najwyższej klasie rozgrywkowej. Niezwykle zmotywowani zarówno Hunger Bud, jak i Ford Nowy Dwór Bytom ostatecznie podzielili się punktami po remisie 4-4. Kolejne mecze wygrał prowadzony przez superstrzelca Szymona Pasko Ratusz Team Katowice, który wygrał jak dotąd wszystkie 4 mecze sezonu jesień 2012. Kolejny bardzo dobry występ w zmaganiach grupy A pierwszej ligi zaliczył Patryk Nocuń z United LTPAK.pl. Jego czwartkowe 4 bramki i doskonała gra przy kreowaniu gry ofensywnej drużyny w największym stopniu przyczyniły się do efektownej wygranej nad SKS Silesią Katowice 8-2. Poza Nocuniem, wśród podopiecznych Zdzisława Skupienia wyróżnił się także Łukasz Dębiński, który trzykrotnie znalazł drogę do siatki rywali. Katowiczanie, którzy z 3 zdobytymi punktami w 5 meczach znajdują się w chwili obecnej w strefie spadkowej, odpowiedzieli bramkami Michała Golca i Damiana Rapsteina.
żadnych szans nie pozostawił w meczu grupy A pierwszej ligi rywalom Vision Express Super Optic zespół Tricolore Pizza, który w jednostronnym pojedynku zaaplikował rywalom aż 13 bramek, tracąc tylko jedną. Aż 6 zawodników trójkolorowych wpisało się tego wieczora na listę strzelców. Najwięcej, bo aż 5 goli zdobył ich lider, Mateusz Piątek, którego dzielnie wspierali jego brat Sebastian oraz Dawid Potyka. Nie zwalnia tempa nowy lider pierwszej ligi grupy A, Beniaminek Tricolore Pizza, który w ubiegłym tygodniu znokautował zawodników Vision Express Super Optic, wygrywając 13-1. Porażka w piątek z Forturbo.pl zepchnęła ubiegłotygodniowego lidera, reprezentantów tyskich browarów książęcych KP Tychy, na drugie miejsce. Co ciekawe, pierwsze 6 drużyn tej grupy ma zbliżoną ilość punktów i nawet jedno rozegrane spotkanie może czołówkę tej grupy odwrócić o 180 stopni. Trzecią wygraną w sezonie zanotowała po pokonaniu SBL Team Minowa Ekohen. Po pierwszej niemrawej połowie, w drugich 25 minutach podopieczni Jerzego Kuny pokazali wszystkie swoje atuty, zdobywając w niej 4 bramki i pokonując rywala 5-1. Do siatki SBL trafiali Marcin Rzepczyk, Jakub Puszczewicz, Wojciech Kozyra, Adam Kowalczyk oraz Robert Drzyska. Dla rywali honorowe trafienie zaliczył ich lider i kapitan zarazem, Marek Wojtowicz. Czwarte z rzędu zwycięstwo w rozgrywkach odniósł w poniedziałek WSD Rutkol Katowice, który po dramatycznej końcówce okazał się lepszy od zawodników Europrestiżu. Przez większą część meczu to właśnie podopieczni Zbigniewa Kunickiego nadawali ton wydarzeń na Rapidzie. Jeszcze w pierwszej połowie prowadzili oni 4-1, by po kolejnych kilkunastu minutach dać się dogonić, a później i przegonić ambitnym graczom WSD. Gdy po bramkach Ligudzińskiego i Engela ponownie udało się graczom Europrestiż wyjść na prowadzenie 6-5, wydawało się, że podopiecznych Przemysława Kępnego nie stać już będzie na drugi równie efektowny co poprzednio zryw. Na szczęście mają oni w składzie Daniela Kowalskiego, który zdobywając swoją 3. i 4. tego wieczora bramkę, wyprowadził swoją ekipę na prowadzenie 7-6, które WSD dowiozło do końcowego gwizdka, zdobywając kolejne 3 punkty. Jedynie 3 mecze zostały do rozegrania w tym sezonie zawodnikom lidera pierwszej ligi grupy Beatki. Rzutem na taśmę 4. wygraną w 4. kolejnym meczu zanotował po pokonaniu Europrestiż WSD Rutkol Katowice. Pierwszą porażkę w sezonie zanotował doskonale prezentujący się do tego meczu Dombut, który nie sprostał będącym w optymalnej dyspozycji zawodnikom Autoradia. Spłaszczenie tabeli w tej grupie jest jednak tak duże, że nawet 9. biuro podróży Rafa Travel jedną wygraną może skoczyć nawet na podium.
Kolejny popis dał w czwartek czołowy snajper całych jesiennych rozgrywek Redboxa Mateusz Czarnota. Jego 6 bramek odebrały jakąkolwiek szansę na korzystny rezultat międzynarodowemu towarzystwu spod szyldu Holder. Wszystko zaczęło się jednak po myśli podopiecznych Tomasza Hedzielskiego. Gol Mohameda Lamlicha dał jego drużynie prowadzenie 1-0. Niestety, im dalej w las, tym było gorzej. Już do przerwy Juloko prowadziło 4-1, w drugiej połowie spokojnie powiększając przewagę. Było to czwarte zwycięstwo w obecnych rozgrywkach tej drużyny, które łącznie z jednym remisem powoduje, że Juloko znajduje się na pierwszym miejscu w tabeli drugiej ligi grupy A. Podniosło się po porażce z Bobrek Team Bonito Murcki, które bez większych problemów pokonało w zeszłym tygodniu Kosmik FC. Swoje ostatnie pojedynki wygrali także znajdujący się na drugim miejscu Niegalaktyczni i trzeci PAP Szacun Katowice. Wydaje się jednak, że najlepszą formę na obecnym etapie rozgrywek osiągnęli wspomniany Bobrek Team, który 8-4 pokonał Go 30 Futsal Team i lider Juloko Katowice, który nie pozostawił żadnych szans zawodnikom Holden. Kolejne zwycięstwo odniósł po dwóch remisach z rzędu czołowy zespół drugiej ligi grupy B Auroland, który w poniedziałek wieczorem okazał się lepszy od Artura Wojciechowskiego i jego Artkamu. Wygrana 5-1 nie oddaje jednak przebiegu wydarzeń. Przewaga Tomasza Caputy i jego ekipy nie była aż tak wyraźna jak ostateczny rezultat. Problemy z grą ofensywną pomarańczowych spowodowały, że nie byli oni w stanie swojej przyzwoitej gry zamienić na okazje bramkowe. Skuteczniejsi okazali się faworyci, którzy głównie dzięki Gracjanowi Karczówce i Marcinowi Ćwielągowi ostatecznie sięgnęli po 3 oczka. Jak na lidera zespołu przystało, to właśnie Kamil Rudzik został bohaterem spotkania czołowych ekip drugiej ligi grupy B, w którym spotkały się niepokonany do czwartku ESAP Katowice i FC Szacun PAP. Lepiej spotkanie rozpoczęli pomarańczowi, którzy dzięki Łukaszowi Krakowskiemu do przerwy prowadzili 1-0. Gdy na początku drugiej połowy kolejną bramkę dołożył Adrian Świeży, wydawało się, że FC ma wszystkie atuty po swojej stronie. Niekorzystny obrót sprawy nie załamał jednak graczy ESAP-u, którzy niesamowitym zrywem w końcówce dzięki Andrzejowi Raszykowi i Norbertowi Dziwoszowi doprowadzili do remisu 2-2. Gdy niemal wszyscy pogodzili się z podziałem punktów, sprawy w swoje ręce wziął Rudzik, który bramką w ostatniej minucie spotkania zapewnił kolejne 3 punkty swojej drużynie i pozycję lidera w tabeli grupy B. Bramka Macieja Kowolika na 2 minuty przed końcowym gwizdkiem sędziego dała jego ekipie zawodnikom Finimondo drugą wygraną w rozgrywkach. 3 punkty w starciu z bardzo dobrze prezentującymi się w obecnym sezonie zawodnikami Gate Protect nie przyszła jednak Spadkowiczowi łatwo. Po bardzo dobrej pierwszej połowie druga należała do podopiecznych Sebastiana Małychy. Bardzo skuteczna gra w ofensywie odmieniła obraz gry i pozwoliła Gate Protect na 7 minut przed końcowym gwizdkiem prowadzić 5-4. Niestety, ostatnie minuty zdecydowanie dla Finimondo, którzy najpierw wyrównali, by po chwili zdobyć bramkę dającą im ostatecznym rozrachunku 3 oczka po wygranej 6-5.
W drugiej lidze grupie B w zeszłym tygodniu byliśmy świadkami hitowego starcia pomiędzy FC Szacun Pab a Eshabem. Po niezwykle dramatycznej końcówce lepsi okazali się Rudzik i Spółka, którzy dzięki trzem zdobytym punktom przewodzą tabeli. Nie zwalnia tempa również i wicelider Auroland, który po dwóch remisach z rzędu wreszcie sięgnął po trzy oczka, pokonując pewnie Artkam 5-1. Już 2-1 po pierwszej połowie i 4-2 w drugich 25 minutach prowadził z liderem trzeciej ligi ekspertami kosztowy zespół Estunii. Niestety dla nich faworyt w końcówce spotkania zdołał się w odpowiednim momencie pozbierać i przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę. Dość powiedzieć, że ostatnie 6 goli tego spotkania zawodnicy Zmysłowic zdobyli między 38 a 49 minutą, nie pozostawiając rywalom żadnych złudzeń, kto zasługuje w tym pojedynku na 3 punkty. Wydaje się, że wykrystalizowała się już czołowa czwórka zespołów, która powalczy o tytuł mistrzowski w trzeciej lidze. Wszystkie one bez większych problemów pokonują rywali znajdujących się poniżej, więc o wszystkim zadecydują bezpośrednie starcia między zainteresowanymi. Już 10 października zmierzą się ze sobą Never Surrender oraz Albatros. Jednak największy hit czeka nas dopiero 15, kiedy to lider, eksperci kosztowy, podejmie wicelidera X-Team Ruda Śląska. Kamil Bezdzik, CST i Tese Witel. Udany powrót do bramki Sewitela i podstawowego bramkarza, który od razu dał pierwszą wygraną w sezonie zawodnikom Piotra Maduzi. Bezdzik imponował w środę formą w starciu z czołową ekipą pierwszej ligi grupy Beminową, nie dając się pokonać ani razu w drugiej, kluczowej dla końcowego wyniku połowie tego spotkania. Dariusz Tomecki, Hunger Bud. Błysnął w poniedziałek w hitowym starciu Ekstraligi z Fordem Nowy Dwór Bytom. Był prawdziwym bohaterem pierwszych 25 minut tamtego meczu, kiedy to niemal w pojedynkę trzema zdobytymi bramkami wprowadził swoją drużynę na prowadzenie. Ostatecznie obie drużyny podzieliły się punktami, lecz to właśnie Tomecki był najjaśniejszą gwiazdą tego spotkania. Łukasz Putek, The Matrix. To właśnie on wspólnie z Maciejem Randkemem poprowadził swoją mocno osłabioną niesportowym zachowaniem kilku zawodników drużynę we wtorkowym starciu z Inwetem Babilon. Jego trzy bramki, w tym ostatnia, na 6-5 w samej końcówce spotkania, dały nieoczekiwanie 3 punkty ambitnie walczącym zawodnikom z Zawodzia. Kamil Rudzik, FC Szacun Pab. W czwartkowym meczu na szczycie drugiej ligi grupy B z Eshabem długi czas Szacun Pab prowadził 2-0. Gdy niespodziewanym zrywem rywale wyrównali, odpowiedzialność za wynik wziął doskonale prezentujący się w tym sezonie lider zespołu Rudzik, który bramką w ostatniej minucie wywalczył kolejne 3 punkty dla swojej drużyny. Daniel Kowalski, WSD Rutkol Katowice. Zabójcza skuteczność zawodnika WSD w końcówce poniedziałkowego starcia z Europeski. Jego 2 gole w ostatnich 5 minutach wyprowadziły Rutkol na prowadzenie 7-6, które otrzymali oni do końca pojedynku. Kowalski zdobył w całym meczu aż 4 bramki, będąc nie do zatrzymania dla obrony rywali. Szymon Pasko, Ratusz Team Katowice. Niemal w każdym tygodniu można tego zawodnika honorować miejscem w 6 kolejki. W każdym spotkaniu jest on nie do zatrzymania dla obrony rywali. W ostatni czwartek niemal w pojedynkę rozstrzelał inną czołową ekipę najwyższej klasy rozgrywkowej Kartonię, aplikując jej 8 bramek i prowadząc Ratusz do wygranej 11-5.